Cześć, jestem Magda Selfmaster Dzisiaj temat prawa przyciągania. Opowiem o tym, jak ludzie sobie przeważnie wyobrażają, że to prawo działa, o tym jak naprawdę działa i na czym polega, o tym dlaczego posługiwanie się nim może być ogromną pułapką, ale też o tym jak dobrze skorzystać z tej teorii i jak ja z niej korzystam, czyli będzie też trochę z mojego doświadczenia. Co Ci przychodzi do głowy jako pierwsze, kiedy słyszysz o prawie przyciągania? Co się o tym mówi? Jak to rozumiesz? Jakie masz wyobrażenia na ten temat? Niektórzy pewnie żadnych wyobrażeń nie mają, ale myślę, że sporo osób oglądało film Sekret i było pod ogromnym wrażeniem tego, jak łatwo, według tej teorii tego filmu, można dostawać w życiu to, czego się chce. A film jest. Całkiem przekonujący. Wypowiadają się w nim różni naukowcy, psycholodzy, fizycy, wszystko niby w porządku, nazwijmy to od strony naukowej, ale jest też głębsza warstwa tego filmu, powiedziałabym bardziej metafizyczna i duchowa, która mówi o tym, że wszechświat będzie spełniał nasze pragnienia, jeżeli odpowiednio to rozegramy. I oczywiście prawo przyciągania właśnie do tego ma służyć, czyli do tego, żeby to odpowiednio rozegrać i żeby dostawać to, czego się chce. Najprościej mówiąc, w prawie przyciągania chodzi o manifestowanie, przyciąganie do swojego życia czegoś, czego się pragnie, przez wysyłanie wszechświatowi odpowiednich komunikatów i przez te komunikaty wszechświat ma nam dać wszystko, czego chcemy. A chcemy dużo i to dobrze, bo wszechświat przecież może wszystko, dlatego warto chcieć jak najwięcej, przynajmniej tak mówi prawo przyciągania. Czyli Według tej teorii wszechświat odpowiada na nasze pragnienia. Jak odpowiednio do tego podejdziemy, nastawimy się i ułożymy sobie wszystko w środku, to na pewno dostaniemy to, czego chcemy. Jak to się w ogóle dzieje? Według prawa przyciągania dzieje się to tak, że przyciągamy do swojego życia to, co sami wysyłamy. Czyli jeżeli wysyłam pozytywną energię, to przyciągnę pozytywne rzeczy i okoliczności. Jeżeli wysyłam negatywną energię przez swoje myśli i uczucia, przyciągnę negatywne rzeczy. Inaczej mówiąc, to na czym się skupiamy, tego dostajemy więcej. Czyli to, co dostajemy, jest zbieżne z tym, co wysyłamy. Właśnie dlatego warto się skupiać na rzeczach, których chcemy, a nie na tych, których nie chcemy. I też dlatego warto myśleć pozytywnie i kreować pozytywne uczucia, bo właśnie one spowodują, że wszechświat przyniesie nam więcej pozytywnych rzeczy. I wydaje się to całkiem proste, logiczne i wiarygodne nawet, ale jak ma się to w ogóle odbywać w praktyce? Jakie są kluczowe elementy tego tak zwanego prawa przyciągania? Pierwszym elementem jest na pewno określenie tego, czego chcemy. Wszystko się od tego zaczyna i tutaj też zaczyna się kłopot dla wielu osób, bo ludzie często pojęcia nie mają, czego chcą. Niektórym dużo łatwiej określić to, czego nie chcą, ale to nic, bo stąd jest prosta droga do tego, żeby określić, czego się chce w zamian tego, czego się nie chce. Czyli to nie jest jakieś kosmicznie skomplikowane, wystarczy to po prostu odwrócić. To jest pierwszy krok. Zdecyduj, czego chcesz. I wyraź swoją intencję w sposób pozytywny. Dobrze, jeżeli to, czego chcesz, jest naprawdę ogromne, duże, wielkie i spektakularne. To też jest ważne. Czyli zamiast nie chcę mieć długów, wyrażasz intencję, mam 100 milionów euro na koncie. I to, coś, czego chcesz, powinno być najlepiej tak wielkie, żeby ci się w ogóle w głowie nie mieściło. Na przykład 100 tysięcy euro. Czy 100 milionów euro. I to mogą być naprawdę bardzo różne rzeczy, ale dziwnym trafem w filmach albo w książkach o prawie przyciągania to są zawsze rzeczy materialne, w stylu jakieś bogactwa, pieniądze, domy, samochody, ale do tego jeszcze potem wrócę. Tak czy inaczej, świadomość tego, czego chcesz, jest bardzo ważna, bo to pomaga ci skierować się w tę stronę, nastawia cię w określonym kierunku i to jest pierwszy krok. Kolejny krok, jak już wiesz, czego chcesz, to odkrycie rzeczy które będą ci przeszkadzać w zdobyciu tego, czego chcesz. I mam tutaj na myśli Twoje przekonania. W tym kroku chodzi o to, żeby je zidentyfikować i oczyścić sobie drogę do celu z tych przekonań, które mogą przeszkadzać Ci w przyciągnięciu do Twojego życia tego, czego chcesz. Czyli chodzi o zlikwidowanie przekonań sprzecznych z Twoją intencją. A skąd wiesz, że w ogóle masz takie przekonanie? Skąd to masz wiedzieć? Kiedy wyrazisz intencje, te przekonania przyjdą w postaci wątpliwości i wymówek. Pojawią się myśli w stylu, nie zasługuję, nie jestem dość zdolna, nie zarabiam wystarczająco dużo, nie umiem, nie potrafię. Wszyscy to pewnie w jakimś stopniu znamy. I te przekonania czy wymówki według prawa przyciągania będą nas blokowały przed manifestowaniem w życiu tego, czego chcemy, dlatego właśnie musimy się z tego oczyścić. Nie będę wchodziła w szczegóły tego oczyszczenia, bo jest tego naprawdę dużo, ale według prawa przyciągania, jeżeli się z tych ograniczeń i blokad wyzwolimy, to przyciąganie różnych rzeczy stanie się naprawdę dziecinnie łatwe. Chodzi po prostu o spójność Twojej intencji z Twoimi przekonaniami. Nad tym się tutaj pracuje. I to oczyszczenie oznacza, że twój świadomy i podświadomy umysł współpracują. Wszystko idzie w jednym kierunku. I to jest bardzo ważne, bo. Jeżeli nie wierzysz, że będziesz stać na dom, który chcesz kupić, myślisz, że to jest w ogóle niemożliwe, żebyś miał taki dom, a jednocześnie bardzo tego chcesz, to wysyłasz sprzeczne sygnały wszechświatowi i twoje pragnienie może się nie spełnić. Czyli, żeby się spełniło, wszystkie części ciebie powinny być ze sobą zgodne. Jeżeli tak nie jest, to będziesz sabotował przyciąganie do swojego życia tego, czego chcesz proste. Następny krok w prawie przyciągania to to, żeby wyraźnie poczuć, że masz już to, czego chcesz. Chodzi o wczucie się w to, że już masz to, czego pragniesz, i wyobrażenie sobie tego tak mocno, żeby dosłownie móc tego dotknąć, usłyszeć to, wyraźnie zobaczyć i odczuć w pełni emocje związane z posiadaniem tego, czego chcesz. To bardzo urealnia pragnienie. Ale nie myślisz o tym w ten sposób. Chcę mieć Porsche, jakby to wspaniale było mieć Porsche kiedyś tam w przyszłości. Nie, nie tak się to robi, nie w ten sposób. Trzeba rzeczywiście poczuć, jakby to, czego chcesz, już zostało zrealizowane, było Twoje. Musisz poczuć, że pragnienie się już spełniło, że to się dokonało. Masz Porsche. I to wyzwala naprawdę pozytywne emocje, co jak już wiemy, ma przyciągać do nas pozytywne rzeczy i okoliczności, które będą sprzyjały przyciągnięciu Porsche. W rzeczywistości. Taka jest teoria. Zresztą, podobnie działa wdzięczność, która powoduje, że jesteś bardziej zadowolony z tego, co już masz. Jesteś szczęśliwy tu i teraz, i w ślad za tymi uczuciami i pozytywnymi myślami będą się pojawiały w Twoim życiu pozytywne rzeczy. Jak już to wszystko masz, to według prawa przyciągania została jeszcze jedna rzecz i mały dodatek do niej. Ta jedna rzecz. To odpuszczenie kontroli, czyli takie lekkie podejście do tego, czego chcesz. Nie nacisk na to, czego chcesz, ale lekkość w tym pragnieniu. Lekkość to znaczy, chcę tego, bardzo chcę to Porsche, ale jak tego nie dostanę, to przeżyję. Mogę się bez tego obejść. Po prostu nie uzależnia się od otrzymania tego, czego chcesz, i w teorii ma to spowodować, że wszechświat. Szybko ci to dostarczy, dlatego że twoja intencja nie pochodzi z poczucia braku, tylko z poczucia zadowolenia z sytuacji, jaka jest tu i teraz. Jesteś po prostu zadowolony. To wyzwala pozytywne uczucia, a to już wiemy, jak ma działać. Ale to wszystko wcale nie znaczy, że masz nie działać i nic nie robić. Według prawa przyciągania, po odpuszczeniu kontroli, powinieneś podejmować inspirowane, powiedzmy, natchnione działania. Czyli Twoim zadaniem jest sprecyzowanie tego, czego chcesz, oczyszczenie się, odpuszczenie, zaufanie i działanie pod wpływem wewnętrznych impulsów, które będą Cię nakłaniały do zrobienia konkretnych rzeczy. I te konkretne rzeczy to na przykład impuls, żeby zadzwonić do jakiegoś starego znajomego, z którym nie rozmawiałeś od lat, albo napisanie gdzieś tam maila, albo pojawienie się w jakimś miejscu. Wystarczy to robić, a dostaniesz to, czego chcesz. No dobrze, jak już się naprodukowałam i opisałam, jak to prawo w teorii ma działać, to teraz chcę zadać zasadnicze pytanie. Czy to tak rzeczywiście działa? Myślę, że i tak i nie. Bo jak to całe prawo przyciągania ogołocimy z wszechświata, energii i całej tej metafizyki, to co nam tak naprawdę zostanie? Zostanie nam dokładnie to samo. Co robimy? Nie tyle, żeby przyciągnąć do siebie różne rzeczy, ile po prostu, żeby zrealizować swoje cele. To wszystko jest przecież standard. Określamy nasze cele w pozytywnej formie. Pracujemy z przekonaniami, które nas blokują. Pracujemy z nawykami myślowymi, ze schematami. Robimy wizualizacje. I dobrze, jeżeli nasze działanie jest oderwane od efektu i skupione na tu i teraz, bo to daje lepsze efekty. Szczerze mówiąc, nie widzę tutaj. Żadnej magii. To jest po prostu praca ze swoim umysłem kierowanie go w stronę wizji, a nie w stronę kłopotów, przeszkód i problemów. Skupiamy się na tym, czego chcemy, zamiast na przeszkodach i problemach. Mówiłam o tym już wiele razy. Dużo lepsza od zestawu problemów do rozwiązania będzie wizja. Taka wizja, która wzbudzi nasze emocje, da nadzieję, zainspiruje do tego, żeby określić swoje cele. Pokonywać przeszkody wewnętrzne i zewnętrzne. Pomoże zaplanować drogę i w pozytywnym stanie doprowadzi nas do etapu działań, które, kiedy jesteśmy w tym dobrym stanie, będą skuteczniejsze, będą wspierały realizowanie naszych celów. Nie jest to żadna inżynieria kosmiczna. Oczywiste jest to, że kiedy skupiasz się tylko na problemach, to właściwie nie masz szans na to, żeby podjąć działanie w stronę tego, czego chcesz. Nawet nie wiesz, czego chcesz. Wiesz tylko, czego nie chcesz. W kółko z tym walczysz, jak z wiatrakami. I kiedy tak to będzie wyglądało, to raczej nie będziesz się czuł dobrze i ciągle będziesz pod ostrzałem negatywnych myśli i emocji, które siłą rzeczy wpłyną na Twoje działanie i zachowanie oczywiście negatywnie a to wpłynie z kolei na rezultat. Dlatego prawo przyciągania w dużej mierze widzę jako pracę ze swoim umysłem świadomym i podświadomym. Jako zmianę nawyków myślowych z negatywnych na pozytywne. I wcale nie po to, żeby coś magicznie przyciągnąć do swojego życia, tylko po prostu po to, żeby skuteczniej działać na rzecz tego, czego chcesz. Nawyki takie jak martwienie się, marudzenie, wieczne niezadowolenie z tego, jak jest i skupienie się tylko na tym, co jest źle i co trzeba poprawić, Naprawdę nie pomaga. Jeżeli cały czas myślisz o problemach i wyobrażasz sobie tylko czarne scenariusze, zamiast myśleć o tym, czego chcesz, to twoje myśli i emocje nie będą wspierały twojego działania. To jest przecież banalnie proste i logiczne. To nie jest żadna wielka filozofia. Prosty przykład, mogę podać. Wyobraź sobie, że idziesz na rozmowę o pracę. Jesteś przekonany, że nie zasługujesz na to stanowisko, nie masz doświadczenia i na pewno sobie nie poradzisz. A pracodawca szybko odkryje, że do niczego się nadajesz, nic nie umiesz. Jak myślisz? Jakie emocje i myśli się będą u ciebie pojawiały? Jak się będziesz zachowywać? Pewnie w czasie rozmowy będziesz niepewny siebie. Od razu, już na starcie, do gabinetu wejdziesz ze spuszczoną głową i Będziesz przepraszał, że żyjesz. Będziesz przekonany, że nic z tego nie będzie. I w ten sposób pewnie rzeczywiście nic z tego nie będzie. Naprawdę poniesiesz porażkę na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. Nie ma w tym nic skomplikowanego. To jest coś, co znamy od dawna. Jeszcze raz powiem: zamiast skupiać się tylko na rozwiązywaniu problemów, określ swoją wizję. Określ to, czego chcesz. Niech ona będzie dla Ciebie ekscytująca. Tutaj się zgadzam wzbudzenie emocji jest bardzo ważne. Równie ważne jak ogarnięcie swoich przekonań, opanowanie swojego umysłu, planowanie i działanie to wszystko jest ważne. Nie jest tak, że Porsche wyląduje przed twoim domem, bo je sobie narysowałeś na kartce i codziennie na nie patrzysz. To tak nie działa. W ogóle nie zgadzam się z tym, że wszechświat istnieje po to, żeby spełniać twoje egoistyczne pragnienia. I pod ciebie się jakoś ustawi, tylko po to, żebyś ty dostał to, czego chcesz. Tak nie jest. Prawda jest taka, że w zależności od tego, jak wygląda Twój świat wewnętrzny, Twoje przekonania, Twoje wyobrażenia, oczekiwania, Twoje przeszłe doświadczenia, to będzie Cię skłaniało do jakichś rzeczy, albo odsuwało od jakichś rzeczy. Zachęcało do określonych działań i stanów, albo zniechęcało do nich zbliżało do celów albo oddalało. Chodzi o to, żeby nad tym zapanować, żeby zapanować nad umysłem po to, żeby on pomagał ci w osiąganiu tego, czego chcesz, a nie to utrudniał. Możesz mieć to Porsche i ono może się pojawić w twoim życiu przez twoje działania albo wygranie go na loterii. Tak czy inaczej, jest to forma przyciągnięcia go do swojego życia. A tak naprawdę chodzi o przyglądanie się swoim schematom i nawykom myślowym, które będą wpływały na Twoje działania pozytywnie albo negatywnie. I ułożenie tego wszystkiego tak, żeby działało w jednym określonym kierunku, żeby Cię wspierało. Zamiast skupiać się na rozwiązywaniu problemów, skup się na tworzeniu. No dobrze, ale jaki jest rzeczywiście problem z tym, żeby korzystać z prawa przyciągania w takiej metafizycznej formie, o jakiej, w jakiej oni mówiłam na początku. Czemu nie? I co się tak przyczepiłam do tej metafizyki w ogóle? Jaka w tym tkwi pułapka? Już wcześniej powiedziałam o tym, że kiedy czyta się książki albo ogląda filmy o prawie przyciągania, to bardzo łatwo zauważyć, że właściwie zawsze chodzi o przyciągnięcie Bogactwa i materialnych rzeczy. Chodzi o samochody, domy, kontrakty, pieniądze, nawet o takie proste rzeczy jak miejsce parkingowe, na przykład. I to jest w porządku. Ja nie mam generalnie nic przeciwko materialnym rzeczom. Zastanawiam się tylko nad jednym: czemu tak naprawdę chcemy przyciągnąć te wszystkie rzeczy i jesteśmy gotowi spróbować wszystkiego, w tym wykorzystać. Prawo przyciągania, żeby te rzeczy dostać. Myślę, że pierwszy powód jest bardzo prozaiczny. To jest po prostu prostsze niż myślenie o tym, że trzeba byłoby nad tym popracować rzeczywiście. A my lubimy najprostsze możliwe rozwiązania. Po drugie, każdy przecież chce być szczęśliwy i myśli, że jak dostanie to, czego chce, to tak właśnie będzie. Na czym polega ta pułapka, o której mówię? Ano na tym, że niezależnie od tego, czy się nacharujesz na to Porsche, czy ono ci spadnie z nieba, to i tak nie da ci szczęścia. To jest pułapka ego. A prawo, prawo przyciągania to tylko inny sposób na, do, na to, żeby wpaść w tę samą pułapkę wiecznego braku satysfakcji i zaspokojenia. Wypełniania swoich wewnętrznych braków, tzw. deficytów, przez rzeczy z zewnątrz. Ale niestety, ego nie da się zaspokoić jednym samochodem. Zaraz zapragniesz mieć większy dom, potem wille w najlepszej dzielnicy, potem apartament nad morzem i w górach. Będziesz chciał najpierw miliony na koncie, a po milionach setki milionów. To się nigdy nie skończy. I to jest dość oczywiste, ale w czym jeszcze jest problem? Problem jest jeszcze głębiej. Nie tylko w tym, że to nam nie da szczęścia, ale w ogóle w tym, jak podchodzimy do rzeczywistości, wszechświata powiedzmy. Za wszelką cenę próbujemy wszystkim manipulować. Manipulujemy sobą, innymi i próbujemy manipulować rzeczywistością na korzyść swojego ego. To jest coś na zasadzie sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I pakujemy granaty do kieszeni, jak w samych swoich. Dokładnie tak to wygląda. Kupczymy wszystkim, żeby tylko dostać to, czego chcemy. A potem i tak stwierdzamy, że chcemy albo czegoś innego. Albo czegoś więcej. Problem z prawem przyciągania, rozumianym w taki metafizyczny sposób, w jaki opisałam je na początku, polega na tym, że ono jest po prostu kolejnym sposobem na manipulowanie rzeczywistością i napędzanie głodu ego. Bo teraz przecież nie ma ograniczeń. Możesz mieć wszystko. Wystarczy, że zapragniesz. Ale jak to w końcu jest z tym prawem przeciągania? czy rzeczywiście nie ma tutaj żadnego elementu duchowości powiedzmy i jakie jest w ogóle moje doświadczenie z prawem przyciągania chcę trochę spuścić z tonu tym, jak przejechałam walcem to metafizyczne prawo przyciągania i powiedzieć że paradoksalnie myślę że jest w tym element duchowości ale widzę to Zupełnie inaczej niż to jest opisywane w standardowym ujęciu prawa przyciągania. Na pewno nie jest tak, że wszechświat zacznie magicznie spełniać nasze pragnienia. Tu w ogóle nie o to chodzi. Tak naprawdę myślę, że powinno być odwrotnie. Dużo ciekawsze jest to, co wszechświat przyniesie tobie i mi, niż to, co spróbujemy swoimi manipulacjami ugrać ze swojej ograniczonej pozycji. Nie trzeba wcale niczym tutaj manipulować. Po co w ogóle to robić? Można inaczej i to inaczej jest tym, co sama robię. Jasne, że wyznaczam sobie cele, dążę do czegoś, zwyczajnie. Określam to, czego naprawdę chcę. Pracuję z przekonaniami, pracuję z umysłem. Czasem różne rzeczy wizualizuję, wzbudzam emocje i działam, odpuszczając efekt. Jestem jak najbardziej za. Ale Zamiast liczenia na to, że to mi da szczęście, wymuszania i naciskania, ufam, że życie wie lepiej ode mnie, czego potrzebuje. Doklejam się do tego, czego ono chce, a nie do tego, czego ja chcę. Jest w tym dużo zaufania. Robisz swoje i ufasz. Otwierasz się na to, co ci wszechświat przynosi, a nie manipulujesz nim po to, żeby swoje egoistyczne zachcianki realizować. Życie przyniesie Ci dużo więcej, niż jesteś w stanie wymyślić ze swojej ograniczonej pozycji wiecznie niezaspokojonych pragnień ego. I w dodatku to będzie szyte na miarę. Ani za dużo, ani za mało. Życie przyniesie Ci to, czego akurat teraz potrzebujesz. Co będzie dla ciebie najlepsze pod kątem Twojej świadomości, a nie dla Twojego ego. Sprowadza się to do tego, żeby chcieć woli wszechświata, a nie narzucać mu swoją wolę. Bo skąd ja mam niby wiedzieć z mojej egoistycznej pozycji, co będzie rzeczywiście dobre, a co nie? Mogę mieć jakieś życzenie, pragnienie, mogę robić coś w jego kierunku, wizualizować, określać sobie różne rzeczy, ale to nie moja wola jest najważniejsza. Bycie w harmonii z własnym życiem, z istnieniem powoduje, że możesz dostać coś, o czym twoje ego nawet by nie zamarzyło. Poza tym zupełnie inne są pragnienia osoby, która je określa z pozycji ego, a zupełnie inne takie, która rozumie, jak to rzeczywiście funkcjonuje. Pragnienia z głębi są inne niż pragnienia z ego. Są uszyte na miarę, ale obfitość jest rzeczywiście nieskończona. Sztuka polega na tym, żeby pozostawać biernym, żeby nie pozostawać biernym raczej, ale jednocześnie poddać się wszechświatowi. Wtedy dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy. I naturalnie rodzi się ogromna wdzięczność i miłość. Nie trzeba manipulować ani sobą, ani wszechświatem, ani działać według Maksymy: zrobię wszystko, nawet się poddam i zaufam, byle tylko było po mojemu. Powtarzam, że tutaj nie o to chodzi. Nie ma być po twojemu. A jeżeli tak myślisz, to jest fałszywe i pozbawione głębi. To i tak wszechświat ma ostatnie słowo i może przynieść dużo więcej niż ci się wydaje, a raczej przyniesie ci wszystkiego w sam raz. I nie będzie to z pozycji wiecznie głodnego. Ego. Właśnie takie mam z tym doświadczenie. Tak właśnie to robię. Czyli w zasadzie pod wieloma względami odwrotnie niż w prawie przyciągania, które opisałam na początku. I szczerze mówiąc, dawno nie byłam tak zadowolona i spokojna, szczęśliwa. Nie szarpią mną jakieś wielkie pragnienia, jakieś poczucie niepokoju. W ogóle zabawne jest to, jak łatwo pomylić nam zaspokojenie pragnienia i przyjemność z prawdziwym szczęściem. A tak naprawdę to szczęście przynosi nam umysł niezmącony pragnieniem, a nie rzecz, która je zaspokaja. Zauważ, że taki spokojny umysł pojawia się po zaspokojeniu pragnienia. Bo w tej chwili jesteśmy od tych pragnień przez chwilę wolni, ale błędnie przypisujemy rzeczy, która zaspokoiła nasze pragnienie, moc dania nam szczęścia. A to brak pragnienia jest szczęściem. To jest coś do przemyślenia w czasie zarazy i siedzenia w domu. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli uważasz ten film za ważny i przydatny dla siebie, podziel się nim z przyjacielem, polub go, zostaw mi swój komentarz. Poza tym, jak zawsze, zapraszam na coaching jeden na jeden ze mną. Więcej informacji znajdziesz na selfmaster.pl. Za dziś bardzo Wam dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia.